Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj z bardzo dobrą informacją, bo jeśli braliście udział, robiliście jakiekolwiek działania na sieci Arbitrum, to macie do odebrania airdrop, który był zapowiadany już od ponad roku, o którym informowałem Was 3 tygodnie temu na moim kanale, wracając po tych kilku miesiącach, pokazując Wam właściwie jedną z tych pierwszych opcji, ale sieć Arbitrum przewija się od dłuższego czasu. Jeżeli robiliście tam jakiekolwiek transakcje, to macie możliwość sprawdzenia, czy zakwalifikowaliście się na airdrop. Dzisiaj pokażę Wam, jak go sobie odebrać, gdzie go znaleźć i kiedy go otrzymamy. Jeśli to wideo Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się ze mną w komentarzu, ile sztuk tokenu airdrop otrzymacie po sprawdzeniu. To wideo łączę również z cyklicznym kupowaniem Bitcoina i Ethereum i Polkadot za małe kwoty. Z tą moją inicjatywą możecie zapoznać się z wideo, w którym omawiam całe odkładanie małych kwot w kryptowaluty, gdzie mówię, pokazuję, czy warto, od jak długiego czasu to robię. Dzisiaj kupuję kolejną porcję, czyli kupujemy Bitcoina za $25, Ethereum również za $25 i Polkadot za $10. Do tych zakupów korzystam z giełdy Binance, do niej znajdziecie link w opisie wideo. Skupuję sobie tutaj te trzy kryptowaluty za małe kwoty i raz w miesiącu wypłacam je sobie na zewnętrzny portfel, żeby nie trzymać tych środków na giełdzie. Teraz zabieramy się za airdrop Arbitrum. Tutaj w tym wideo opisywałem Wam, o co chodzi z całą siecią, co możemy zrobić, żeby wystawić się na potencjalny airdrop, jeśli zrobiliście jakiekolwiek kroki, które tutaj pokazywałem w tym wideo, ale też w innych filmikach, jak działać sobie na sieci Arbitrum, nawet tutaj w tym airdropie Vela, który też możecie sobie sprawdzić, no to tutaj dzisiaj na oficjalnym ich Twitterze wyszło takie ciekawe wideo, możecie je sobie zobaczyć z pytaniem, kiedy, teraz odnosi się to wszystko od airdropa. Znajdziecie link w opisie wideo, gdzie możecie sobie na arbitrum.foundation sprawdzić, czy jesteście kwalifikowani do otrzymania tego airdropu. Co tutaj musimy zrobić? Mamy informację, że otrzymywanie airdropu będzie możliwe za lekko ponad 6 dni, więc łączymy sobie swój MetaMask albo portfel, na którym działaliśmy na sieci Arbitrum. I po podłączeniu oczywiście musimy być na sieci Arbitrum, klikamy sobie sprawdzenie kwalifikacji i jak widzicie przysługuje mi 1125 tokenów Arbitrum, które będę mógł sobie sklejmować za te 6 dni. Tutaj macie informacje, co trzeba było zrobić, żeby otrzymać większe ilości tokenów. Możecie sobie rozwinąć, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, więc każdy z Was, który robił tutaj jakiekolwiek działania, może sobie sprawdzić, ile tych tokenów otrzymał. Widziałem, że osoby otrzymywały od kilkuset do kilku tysięcy. Rekordzistę widziałem dzisiaj, 4000 sztuk w przedziale 2000 do 4000 sztuk i pisze, że robił to na 30 kontach. Tutaj pozdrawiam hazardzista, obserwujcie go sobie również na Twitterze, bo daje bardzo fajne, wartościowe treści z tematyki kryptowalut i on właśnie już kolejny airdrop w ten sposób rozegrał, tworząc 30 kont i na 30 kontach pisał dzisiaj oficjalnie na Twitterze, że zgarnął między 2 a 4 tysiące tokenów. Nie jest to łatwe, bo jak sami widzicie, być kwalifikowanym do danego airdropu też trzeba się jednak napracować, to nie jest takie proste, tym bardziej, że zobaczcie, jak dużo trzeba było zrobić tutaj różnych kwalifikacji, żeby otrzymać tych tokenów i jak najwięcej. Nie wiemy, jaka będzie cena, kiedy one finalnie wystartują, też na jakiej giełdzie. Będziemy to oczywiście śledzić, za 6 dni będziemy je mogli sklejmować, otrzymamy je na MetaMaska, ale możecie sobie sprawdzić wszystkie portfele, na których działaliście, na których mieliście podpiętą sieć Arbitrum, żeby sprawdzić, ile finalnie tokenów otrzymaliście. Oczywiście takich potencjalnych airdropów jest mnóstwo, jak widzicie, można tworzyć tak zwane multikonta, czyli robić różne działania na MetaMask, możecie sobie stworzyć dodatkowe konta i działać na różnych sieciach. Z tych airdropów, które mamy aktualne, niezapowiedziane, to znaczy jeden zapowiedziany, drugi nie, niezapowiedziane to działania na GammaSwap, które pokazywałem Wam 3 tygodnie temu. Tutaj również można sobie stworzyć kilka kont na MetaMasku i robić sobie na testnecie kompletnie za free, bo nie musimy tu używać żadnych prawdziwych środków, otrzymujemy te testowe tokeny, które jeżeli będziemy korzystać tutaj z testnetowej wersji GammaSwap, to również być może będziemy wynagrodzeni w postaci airdropu. Tutaj on nie jest zapowiedziany, ale fajnie, projekt się rozwija. I kolejny, ale zapowiedziany airdrop od Vela Exchange, oni już mają swój token, Vela token, który też już jest wyceniany, ale za aktywność tutaj na ich testnetowej wersji giełdy, zdecentralizowanej giełdy z dźwignią, będziemy też kwalifikowani do airdropu. Nie mamy oczywiście pokazanych wymogów, jakie trzeba spełnić, ale działa to na sieci Arbitrum, więc też możecie sobie bardzo tanio tutaj zrobić kwalifikację, potencjalną kwalifikację na airdrop. Tutaj już działamy na prawdziwych środkach, więc uważajcie przy opłatach za prowizję, bo to też Was troszkę wykosztuje, ale jeśli zrobicie sobie te tak zwane multikonta, to być może jest szansa, że zgarniecie sobie tutaj też kolejny airdrop. I trzecim airdropem, który na tą chwilę warto zrobić, który pokazywałem Wam też tydzień temu na moim kanale, jest airdrop Sherdium. On jest tutaj bardzo fajnie zapowiadany, nie ma jeszcze informacji o potencjalnym airdropie, ale gdzieś w kuluarach mówi się o tym, jest tutaj również, ma się ten sposób pokazane, co można mniej więcej zrobić. Oczywiście tutaj w tym wideo też mówię o tym, że nie wiadomo, czy to, co tutaj zrobiliśmy, będzie kwalifikowane pod
airdrop, ale również można sobie stworzyć tutaj kolejne multikonta, czy po prostu konta, dodatkowe konta na MetaMasku i sobie tutaj na nich działać. Więc jak widzicie, okazji w internecie jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie tutaj w świecie kryptowalut, bo jak łatwo można było zdobyć tutaj airdrop, który był od wielu miesięcy zapowiadany na sieci Arbitrum, wystarczyło zrobić kilka jakichś dowolnych transakcji. Oczywiście kto spędził więcej czasu, poświęcił więcej środków, zainwestował troszkę więcej, otrzymał dużo więcej środków, a te osoby, które zrobiły po prostu testowe transakcje, to otrzymały jakąś mniejszą liczbę tokenów. Także po tym wideo mam nadzieję, że każdy sobie odpowie na pytanie, czy warto brać udział w tego typu potencjalnych airdropach, czy warto robić te transakcje, czy warto czasami poświęcić kilka minut, a czasami troszkę dłużej, poświęcając również swoje środki na różnego rodzaju prowizje od transakcji, albo robiąc wszystko krok po kroku w instrukcjach, które są opisane, które pokazują, jak wystawiać się na tego typu airdropy. Z przeszłości już wiemy, że dawały wielokrotnie ogromne środki do zarobienia. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Arbitrum, ile te tokeny będą warte, czy te trzy projekty, o których Wam przed chwilą powiedziałem, czy one również dadzą ciekawy airdrop. Także tyle w tym wideo. Dajcie znać, ile tokenów, z ciekawości, ile tokenów otrzymaliście, o ile otrzymaliście z airdropu Arbitrum. Będziemy śledzić dalej, co się tutaj będzie działo. Jeśli Wy macie jakieś ciekawe airdropy potencjalne, coś, co gdzieś możemy zrobić na testnecie albo na prawdziwych środkach, co wygląda bardzo ciekawie, podzielcie się ze mną na priv, czy w komentarzu pod tym wideo, czy na mojej grupie na Telegramie i postaramy się podziałać z kolejnymi tematami. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo.